Zostać czy odejść z tego związku? To temat jednej słuchaczki mojego kanału, Orakel Szczęścia Loelia. I właśnie przyjrzymy się dzisiaj tym dwóm opcjom w kartach Lenormand plus karta Tarota też do każdej opcji. Jeśli odejdę z tego związku, co będzie? I jeśli zostanę w tym związku, jak się to rozwinie? Dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, lajki. Proszę o więcej. Proszę o pomoc, by kanał się rozwijał. Dziękuję za aktywność na moim kanale. Zaczynamy. Dziś rozłożyłam tutaj 5 kart Lenormanda dla każdej opcji. Co będzie, jeśli zostanę w tym związku i co będzie, jeśli odejdę? Chodzi o moją tutaj dobrą, stabilną opcję. Która opcja jest lepsza? Czyli o stabilność, bezpieczeństwo, szczęście dla mnie. W którym kierunku mam pójść? To jest pytanie. Gdzie będę się lepiej rozwijać? Gdzie mogę mieć stabilną, lepszą sytuację? Jak zostanę w tym związku, czy jak odejdę? Być może są duże wątpliwości osoby pytającej co do tej relacji, czy kontynuacja takiego związku ma sens. Nieraz być może zakończenie takiej relacji, która stwarza nam problemy i obciążenia, jest lepsze niż tkwienie w takich toksycznych relacjach z partnerem. Zobaczmy. Pierwsza opcja, która idzie w górę, jest opcja zostaję w tym związku. Karta kwiatów, bukietu kwiatów, karta serca, karta rycerza pędzącego, galopującego na koniu, karta spotkania i karta szczęścia. Także muszę powiedzieć, że bardzo pozytywne karty na opcję numer 1. Jeśli zostanie osoba pytająca w tym związku, to na pewno będzie zaproszenie do wyjaśnienia wielu spraw. Jest niezbędna rozmowa, spotkania, dużo właśnie wyjaśnień tutaj co do sfery uczuć, emocji, co do właśnie uczciwości, uczuć romantycznych w tym związku. Więc na pewno tutaj partner wyjdzie z jakąś inicjatywą, z jakimś spotkaniem, przeprosinami, piękną niespodzianką, rozmową, co rozwinie też pozytywnie Wasze uczucia i być może będzie to znów taka nutka romantyczna w Waszym związku. Także partner myśli tutaj o spotkaniu właśnie, czyli jest to bardzo konsekwentne. Już jakby to spotkanie jest w planach, czyli już nadchodzi jakieś spotkanie, które będzie tutaj wyjaśniało między Wami dużo różnych dylematów. Rozmowy i spotkania są konieczne, by właśnie wyjaśnić między sobą, tak, między partnerami tą opcję. Jeśli zostanę, musi się coś poprawić w tym związku, ponieważ nie jestem szczęśliwa, nie jestem szczęśliwy, bardzo chciałabym, żeby było lepiej i po prostu wymienić te punkty, które Państwa obciążają w tej relacji i stwarzają, że są Państwo nieszczęśliwi. Właśnie tutaj przyjdzie taka możliwość rozmowy, spotkania, przeprosiny, odrodzenie się romantycznych uczuć, walka tutaj o właśnie jakieś lepsze relacje, tak, randki i tak dalej. Więc jest tutaj bardzo pozytywny rozwój i na końcu jeszcze, kochani, karta szczęścia. Czyli jeśli dojdzie do tych rozmów, tutaj spotkań, przeprosin, dyskusji, tak, na temat związku, polepszenia się tej relacji,
będzie to uwieńczone na pewno szczęściem. Jednakże jeśli nie wyjaśnimy tych spraw głęboko i odpowiednio, to jednak karta koniczyny mówi o szczęściu krótkotrwałym, tak, o krótkich momentach szczęścia tylko w tym związku, więc radziłabym tutaj, by głębiej wejść w sferę rozmów i po prostu wyjaśnień z partnerem, partnerką, co rzeczywiście jest tutaj do zmiany w tym związku, byście byli oboje szczęśliwi i byście nie stali przed takim dylematem, czy być może mam zakończyć i odejść, bo już po prostu męczę się lub męczymy się oboje i nie ma to sensu. Karta jeszcze tarota, tutaj do tej pierwszej opcji, czy mam zostać w tym związku, karta Królowej Kielichów. Proszę Państwa, bardzo pozytywna karta. Królowa Kielichów jest oczywiście bardzo emocjonalna. Kielichy to emocje, uczucia. Czyli na pewno tutaj ma Pani pytająca wielkie uczucia do tego mężczyzny i jest to związek polegający na miłości, uczuciach, pięknych emocjach. Królowa Kielichów patrzy sercem, emocje dla niej są bardzo ważne. Wie, jak radzić sobie ze zmianami emocjonalnymi, z różnymi kryzysami emocjonalnymi. Jest bardzo empatyczna, wrażliwa, delikatna. Także właśnie ta karta przedstawia tutaj wiele płynących. Jesteśmy wręcz tutaj utopieni w tych emocjach, prawda? Mamy też dużą intuicję. Myślimy właśnie tutaj w sferze serca, prawda? Sfera uczuciowa jest bardzo tutaj rozwinięta i ważna. Więc na pewno są tutaj piękne uczucia, piękne, romantyczne momenty w tym związku, które są niestety przesłonięte przez jakieś tu kryzysy i ewentualną chęć rzucenia, odejścia. Więc rozmowy są tutaj wyjaśniające na pewno już w drodze, ponieważ widzimy tą kartę jeźdźca właśnie, że on już tutaj galopuje, prawda? I jest tutaj ta tęcza, czyli symbol uleczania relacji, jakichś zmian, jakichś transformacji w związku, które są absolutnie konieczne tutaj w tej relacji. I także jest tutaj jakiś list, tak, wiadomość, czyli porozumiewanie się, kontakt, komunikacja. To jest właśnie ważne w tej chwili dla Was. Otwarta rozmowa o tym, co ma się polepszyć. Teraz zobaczmy, proszę Państwa, na drugą stronę tych kart. Są też tutaj karty Lenormand, jest 5 kart, które mówi o tym, co będzie, jak odejdę od tego partnera, partnerki, co będzie, jeśli porzucę tą relację i po prostu zdecyduję się zakończyć ten związek. Wow! Bukiet kwiatów, jeździec galopujący na koniu, karta koniczyny, śmierć i klucz. Okej, proszę Państwa, bardzo podobne karty, identyczne talie, tylko inne wydania, prawda? Tu mam to wydanie błyszczące. Więc proszę Państwa, pierwszą kartą, która w ogóle zaczyna te dwie opcje, jest w dwóch przypadkach identyczna karta. Zaproszenie do jakiegoś rozstania, rozmowy, tak? Niespodzianka, piękne jakieś tutaj rozmowy właśnie. Także to samo, jeśli Pani odejdzie, na pewno otworzą się nowe tutaj jakieś perspektywy. Jeśli Pani pytająca lub osoba pytająca, bo to również może dotyczyć Panów i różnych innych relacji, więc jeśli osoba pytająca odejdzie, to przyjdą nowe niespodzianki, nowe spotkania, nowe różne romantyczne chwile, romantyczne widocznie zaproszenia, które szybko, w tempie szybkim się rozwinie, czyli być może jakieś nowe znajomości, nowi partnerzy, którzy też po prostu to otwarcie się nowych różnych randek, nowych jakichś kontaktów tutaj, być może jakieś próby właśnie założenia z kim innym związku, będą też szczęśliwe, będą też tutaj bardzo owocne, prawda? I będzie to śmierć, zakończenie, czyli zakończenie właśnie tych starych tutaj jakichś problemów, śmierć i
odrodzenie się jak Feniks z popiołu, czyli odrodzenie się na nowo, tak? To jest znowu ta karta brama. Przechodzimy przez bramę i zaczynamy zupełnie nowe życie, z nowymi celami, perspektywami, z nowym planem, nowymi znajomościami, nowymi randkami, nowe widocznie znajomości z różnymi mężczyznami, partnerami czy partnerkami. Czyli mamy tutaj, otwiera się nagle perspektywa nowa, tak jakbyśmy zaczynali od zera, prawda? Feniks z popiołów się odradza, zmartwychwstaje i zaczyna, przechodzi przez tą bramę i zaczyna zupełnie od zera. Więc tutaj też ta transformacja właśnie, zmiana i również szczęśliwe karty, czyli właściwie perspektywa jest też tutaj szczęścia, że spotkamy zupełnie widocznie nowe jakieś znajomości, które też stworzą, że będziemy czuły się wolne i szczęśliwe. I otworzą się, tak jak już tutaj wspomniałam przy karcie tych kwiatów, nowe zaproszenia na randki, spotkania, nowe perspektywy. Karta klucza, prawda? Karta klucza, proszę Państwa, mówi tutaj najwyraźniej, że przyjdzie coś z pewnością, tak, że możemy liczyć na coś zupełnie nowego, zupełnie po prostu co się odrodzi, nowe plany, nowy, widocznie zupełnie nowy początek, tak? I po prostu ta pewność, że coś się nowego otworzy, że nawet będziemy szczęśliwi, ponieważ zrzucimy ten balast tego starego związku, tak? W który tak żeśmy po prostu no, nie wierzyli do końca, że poprzez ten krok, że zamkniemy to stare, ułatwimy, umożliwimy po prostu otwarcie się nowym, różnym tutaj szansom, związkom, osobom, przyjść do nas, odważyć się być może na jakiś krok i będziemy również, będziemy pewni siebie, będziemy po prostu skłonni, by coś zupełnie nowego zacząć. Także tutaj otwiera się przed nami nowa perspektywa życiowa, związkowa, tak? I też czujemy się z tym dobrze. Jesteśmy szczęśliwi, ponosimy sukces także w tej kwestii, na tej drodze. Ale ta karta mówi również, że trzeba się najpierw, by postanowić właśnie zrobić ten krok, by odejść, porzucić starą relację, by się odważyć, to trzeba się samemu najpierw otworzyć w sferze mentalnej, uczuciowej, emocjonalnej. Trzeba samemu odważyć się zrobić właśnie ten odważny krok, prawda? Nie być zablokowanym, nie być na siłę w związku, nie być po prostu uzależnionym od partnera, tylko się odważyć, otworzyć, wyczyścić, tak? Wszystkie te złe, negatywne myśli i właśnie zrobić ten krok. I wtedy otworzą się właśnie nowe perspektywy. Karta Tarota do tej opcji, jeśli odejdziemy, czyli jeśli odejdzie osoba pytająca z tej starej relacji, jest trójka buław, kochani. Trójka buław to jest właśnie patrzenie w nowe, tutaj, na nowe perspektywy, na horyzont, tak? Co jest przed nami. Czyli już właśnie jesteśmy gotowi jakby odejść, prawda, z tej relacji. Jeszcze stoimy się, obawiamy, jesteśmy pełne obaw, nie robimy jeszcze żadnego kroku, nie jesteśmy tak odważni, nie jesteśmy jeszcze tak wolne, by zrobić ten krok. Już połowicznie, powiedzmy, podjęliście tą decyzję, że chcecie odejść, że chcecie iść do przodu, że chcielibyście zerwać te stare balasty, otworzyć zupełnie coś nowego, marzycie być może nawet, by zacząć życie od zera jeszcze raz. Zupełnie inne plany, inne romantyczne przygody. Patrzycie w przyszłość, jednak jeszcze nie jesteście gotowi i nie macie tej odwagi, by zrobić krok i iść tutaj samotnie dalej, prawda? Więc należało właśnie, by otworzyć się tutaj na to, odblokować, mieć tą odwagę, tak jak mówi ta karta klucza. Także bardzo pasuje ta karta. Jesteście jednak, stoicie, przyglądacie się, myślicie, planujecie, marzycie o nowych perspektywach, które w głębi serca pragniecie. Pragniecie, by coś się u Was w życiu odmieniło wreszcie. Prawda? Także, proszę Państwa, tutaj wyszły dwie opcje bardzo pozytywnie. Także nie wiem, jak tutaj mam, nie ma takich tutaj radykalnych, prawda,
jakichś rozwiązań, tylko na pewno jest tutaj w pierwszej opcji, jeśli osoba pytająca zostanie w tym związku, jest ciężka, mozolna praca nad związkiem, która da dopiero efekt szczęścia, dużo rozmów, wyjaśnień, dyskusji, kompromisów, tak? I w drugiej opcji po prostu, by odblokować się na to nowe, jeśli naprawdę tego pragniecie, by w końcu otworzyć, jakby odrodzić się jak Feniks z popiołów na nowo i zacząć po prostu jeszcze raz, tak jakby zresetować wszystkie negatywne emocje i uczucia i zacząć zupełnie od zera, po prostu z czystą jakby intencją, z pozytywną wiarą, że coś się uda. Także takie tutaj mam realne dwa rozwiązania, prawda? Przeczytałam tak to, co powiedziały mi karty w tych dwóch opcjach. Życzę osobie pytającej i wszystkim, którzy stoją przed takim właśnie dylematem, a na pewno jest więcej takich osób, wszystkiego dobrego i podjęcia tej właściwej decyzji. Dziękuję, proszę subskrybować mój kanał, lajkować, komentować, pisać, czy wróżba rezonuje. I do usłyszenia już niedługo. Dziękuję serdecznie.